Ustroń świętował otwarcie nowego sezonu uzdrowiskowego. Impreza rozpoczęła się w piątek 15 czerwca w tamtejszym amfiteatrze recitalem Kamili Kiecoń i Mileny Szypuły. Dziewczyny zostały docenione przez miasto. To nagrody od miasta Ustroń za reprezentowanie w programie telewizyjnym The Voice of Poland. Tak. Jak poszło? No, ja dotarłam do trzeciego etapu, do nokautów. No a Milena była... No Milena, opowiedz. Ja występowałam w programie The Voice Kids Poland. Ja doszłam do etapu bitew. Don't you ever say I just walk away. I will always want you. I can't live a life running from my life. I will always want you. Piątkowe spotkanie w Ustrońskim Amfiteatrze było przedsmakiem tego, co działo się w kolejnych dniach. W programie znalazło się wiele wydarzeń oraz imprez towarzyszących. Jak co roku staramy się zapewnić bardzo dużo artystów znanych i lubianych, natomiast chciałabym zacząć od tego, że tak naprawdę nie otwieramy sezonu, bo ten sezon w Ustroniu, tym bardziej uzdrowiskowy, trwa przecież przez cały rok. Dlatego jest to taka symboliczna nazwa, symboliczna data, okazja do świętowania i dobrej zabawy. Także sporo tych artystów również w tym roku. Rozpoczęliśmy w piątek w amfiteatrze dużymi koncertami. Wystąpili nasi jak zwykle utalentowani młodzi artyści, bo zawsze zaczynamy wszystkie koncerty promując naszych młodych artystów. Potem wystąpiła Orkiestra Kameralna Artis i zespół Sun and Grace. Dalej w sobotę kolejne gwiazdy pojawiły się już podczas tego oficjalnego otwarcia z władzami samorządowymi, czyli pojawiła się Estrada Regionalna Równicy, kabaret, zawsze też coś na wesoło, kabaret K2 w tym roku i tercet egzotyczny, już taka propozycja typowo dla naszych kuracjuszy, o których też nie możemy zapomnieć. A niedziela, no to już taki dzień typowo kulinarny z taką już bardziej sielską, anielską atmosferą, odpoczynek na koniec całej imprezy. Było gotowanie polskiego i węgierskiego gulaszu, ponieważ zaprosiliśmy w tym roku nasze miasto partnerskie uzdrowiskowe z Węgier, Hajdu na nasz. Gotowaliśmy gulasz, by wyszedł przepysznie. Pojawiła się też kapela, zespół z Węgier. No i na koniec tego bardzo aktywnego weekendu zespół Hole Wiaters. Oprócz tego odbywały się różne towarzyszące imprezy, bo w całym mieście tak naprawdę działo się wiele. Mieliśmy też ogrody sztuki, z których jesteśmy dumni, ponieważ to już drugi raz i po raz kolejny wyszło świetnie. I nowość jedna, taka mała w tym roku, strefa chilloutu miasta Ustroń, gdzie można było odpocząć na pufach z logiem miasta, gdzie można było odpocząć na leżaczkach, zrobić zdjęcie ze śmiesznym dymkiem z Ustronia. Barwny korowód, który przemaszerował w sobotę ulicami Ustronia, przyciągał spojrzenia mieszkańców i turystów. Zatrzymał się na płycie rynku, gdzie miało miejsce oficjalne otwarcie sezonu uzdrowiskowego przez honorowych patronów, burmistrza miasta i przedstawicieli sanatoriów. Mam nadzieję, że to będzie kolejny najlepszy sezon, jaki do tej pory otwieraliśmy. Co roku ta impreza odbywa się w mieście w czerwcu. Chcemy, żeby tak oficjalnie rozpocząć te najpiękniejsze dni w naszym mieście, to znaczy dni, kiedy wszyscy odpoczywamy, wypoczywamy, mamy do tego warunki dogodne pogodowe, ale również ta cała seria i zabiegów czy wydarzeń, które mają miejsce w Ustroniu, żeby urozmaicić, upiększyć, no i w jakiś sposób uatrakcyjnić pobyt naszych kuracjuszy, wczasowiczów i gości. To też chyba dobry czas na podsumowanie. A zeszły rok, jaki był? Sporo turystów Was odwiedziło? Myślę, że był to bardzo dobry rok. Turystów mieliśmy, nie narzekaliśmy, tak, może tak powiem, ale zawsze może być lepiej i liczymy na to, że w tym roku właśnie przez takie działania, przez tę promocję, przez większą ofertę kulturalną, sportową, rekreacyjną będziemy z roku na rok mieli coraz więcej gości. Spotkanie na Ustrońskim Rynku było okazją do zaprezentowania ofert przez różnych wystawców. Mamy wszystko dla ludzi, którzy potrzebują opieki zdrowotnej, nie tylko z Polski, Europy, ale i z najdalszych zakątków świata, ale również nie zapominamy o mieszkańcach i o turystach, którzy do nas przyjeżdżają na krótsze pobyty. Swoje stoisko miało również Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności imienia generała Ziętka w Ustroniu. C-
Centrum Reumatologii to wysokospecjalistyczny szpital, jedyny na Śląsku taki. I chcieliśmy pokazać też mieszkańcom, i nie tylko mieszkańcom, naszą ofertę. Uczestników spotkania zapytaliśmy o to, jak mieszka się i wypoczywa w Ustroniu. Kocham Ustroń, aktualnie jestem w sanatorium Równica, tak, ale przebywam bardzo często w Ustroniu. Przyjeżdżam na basen solankowy bardzo często. Jak się mieszka w Ustroniu? Bardzo dobrze, nie zamieniłybyśmy nic. Gdzie indziej, nigdzie byśmy nie poszli stąd. Z tej oferty uzdrowiskowej korzystacie? Też. Jesteśmy po prostu z klubu emerytów też wszyscy. Jak się pani podoba w Ustroniu? Często pani... Mi się podoba, ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. I w sanatorium, i w Ustroniu. Strasznie tu jest tak, okolica piękna. Życzliwi są ludzie, personel, malwie też, mamy tam zabiegi. Takie wszystkie, no, bardzo fantastycznie. Dobrze karmią nas. To najważniejsze. Ale ta dzisiejsza impreza to jest rekordowa. Ja w życiu nie widziałam tak to pięknie. Jest urządzone, fajne to jest. Podoba się pani. Strasznie mi się to podoba, tak jest, naprawdę. No, serdecznie dziękuję za pogodę i wszystko. I obsługa taka tutaj jest. I ta estrada w ogóle tak ładnie jest urządzona. Czyli jak będzie okazja, odwiedzi pani jeszcze raz. Tak, z Katowic blisko. Dwie godziny niecałe jedziemy. Trzydniowe świętowanie zakończyło się w niedzielę 17 czerwca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymin.